Solidy. Anię. Bardzo proszę. Nie ma dyskusji. Właśnie na scenę. Zdjęcie zrobisz za chwilę. Krzysztof zrobi zdjęcie. Jeśli, proszę Państwa, jeśli mówimy o jakimś sukcesie, to tego sukcesu nie byłoby, gdybyśmy nie mieli fantastycznych fachowców. A takim jest, jak nazwisko samo mówi, imię, bo ciągle mylimy, jak imię mówi, Solida, czyli solidny. I to jest nasz wspaniały człowiek, który doprowadził do tego, że ten kościół wygląda tak, jak Państwo widzicie. Ja nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża, jeśli ktoś kiedykolwiek opalał opalarką drzwi czy okna, a wyobraźcie sobie tą przestrzeń, która tutaj jest w kościele. To oni zrobili razem z pracownikami, którzy tutaj przyjechali, wspierała go w tym wszystkim Ania. Ciekawa historia, nie będziemy wszystkiego mówili, Solida, prawda? Wszystkiego, nie? Znamy się już od wielu lat. Solida ubolewa, że dostaje barcin, ponieważ tam już niczego nie można zrobić z zabytku. Chyba, że z niego zrobimy zabytek. O, właśnie. Solidy? Zobaczymy, co to wyjdzie. Na pamiątkę, słuchajcie, pisze się wam później, może kiedyś będzie okazja, ponieważ jest jubileusz Chrztu Polski. Taki album na pamiątkę tych wszystkich pięknych zdarzeń, które tutaj miały miejsce razem z wami. Myślę, że na tym się nie skończy, że mimo, że będę w nowym kościele, który nie jest zabytkiem, będziecie ze mną. Zapraszam was, bo może coś dobrego jeszcze w tym kościele zrobimy. Oklaski dla Ani i Solidy Limus z Toruniu. Chcesz też powiedzieć, może powiedz coś po chmersku. Po chmersku. Dziękujemy. No bo po polsku. Dobra, fajnie. Wyznaczaj wam serdecznie. Ja bym chciał jeszcze poprosić panią Jadwigę Mazur. Pani Jadwigo, zapraszam. Jest. Długo mamy czekać? Makijaż jest zrobiony, wszystko jest zrobione, niech pani wchodzi na scenę. Proszę państwa, to co narozrabiał Solida razem z konserwatorami, to musiała sprzątać pani Jadwiga. Słuchajcie, naprawdę. Myślę, że nieraz ta praca kobiet jest niedoceniana. No bo co tam lata z tą ścierką, ciągle zamiata. To dzięki niej i dzięki tym paniom, które też tu razem z nią w pewnym momencie pracowały, ten kościół był doprowadzony do momentu, że mogliśmy wejść i odprawiać. Jeszcze wszystko ciekło z murów, ale do ławek już można było usiąść. Pamiętam te bardzo trudne chwile, jakbyście mnie zostawili, to nie wiem, co on zrobił. Pewno był sietnik, ten beton czy ten tłuszcz, a tak przynajmniej zminimalizowane były te skutki. Bardzo pani Jadwigo dziękuję, że pan jest nadal przy kościele i powoduje, że ten kościół jest piękny i czysty. To jest na pewno praca niezapłacona. Bardzo serdecznie dziękuję. Łatwia. Jeszcze jest ktoś, komu by wypadało dzisiaj powiedzieć dziękuję. Jest wielu. Kto nie zna, proszę Państwa, Almy? Widzę, że pani Janka jest tutaj. Bardzo się cieszę, że pan jest z nami. Zapraszamy. Zapraszam na scenę. To legenda ciastek i różnego rodzaju innych historii, które
nie było, słuchajcie, sytuacji, gdyby powiedziałem, proszę księdza, jest za ciężko, nie damy rady. Proszę księdza, jak księdzu pomóc? To była pani Janka. Pani Janko, dziękuję bardzo. Teraz może trochę jest inaczej, ale... Ale był taki moment, kiedy pani bardzo nam pomagała. Kiedy mieliśmy różnego rodzaju kryzysy, doświadczenia. Bardzo dziękujemy za modlitwę, za to, że mogliśmy z panią wędrować. Podziwiałem panią, jak pani z dwojkiem wnuczków wchodziła na syna. Fajnie, dzięki wam za to świadectwo. Państwa, jeszcze są inne osoby. Jest ich bardzo wiele, którym by trzeba było powiedzieć dziękuję. Ale to są tacy ci wyjątkowi. I tu stoi za nami Mateusz Goc. Od samego początku był właśnie z jakąś pomocą, radą. Proszę księdza, to wyjdzie. Będzie pogoda, słuchajcie, jest pogoda, prorok. Jest pogoda. Dzisiaj tutaj, kiedy inni przygotowywali się, kiedy inni byli w domach, oni rano, wcześniej już tu układali te namioty. Podziękujmy, że mamy na czym siedzieć, pod czym siedzieć, że nam nie kapie na głowę. Te świerki, które Państwo oglądaliście co roku w kościele, zawsze były pierwsze, były przywiezione do kościoła. On mówił zawsze tak, proszę księdza, jak zaczynamy od księdza i od kościoła, to nam interes lepiej idzie. Więc Mateusz, życzę Ci, żeby tak ten interes dalej pięknie się rozwijał, żebyś był szczęśliwy razem ze swoją rodziną, ze swoimi córkami. Za wszystko dobro, także tę bezinteresowność bardzo serdecznie dziękuję. No i proszę Państwa, ostatnia z tej edycji. Czy jest pan Jacek? O, jest tutaj. Chodź Jacuś tutaj, do góry. To też taki człowiek, który zawsze się nam pokazywał, który wtedy, kiedy robiliśmy remonty, mówię, Jacek, potrzebuję rusztowania. Nie masz. Dobra, będzie? Już było. O której godzinie? Pamiętam, jak ich wpakowałem na korytarz, tam gdzie skuwali tynki, przyjechali z ekipą do pracy, my jesteśmy gotowi, mówię, akurat mam dla was pracę. Tam było najwięcej tej zaprawy betonowej, nie do zdjęcia, ale się okazało, że wszystko jest możliwe. Ale Jacek, to nie tylko ta historia, ta organizacja, którą tutaj państwo widzicie, to postaranie się, wykorzystanie swoich jakichś tam zdolności, umiejętności, znajomości, żeby coś dobrego pozostało. Pamiętacie to rusztowanie, które było w kościele? Te drągi, które były, dechy, które były. Nie było problemu. To są tacy ludzie, o których warto pamiętać. No nie jestem w stanie wszystkim podziękować, ale Jacku, w tobie dziękuję wszystkim tym, którzy byli zawsze do dyspozycji. Nie przez jeden rok, przez dwa lata. Właściwie każdego roku. Bardzo serdecznie dziękuję. Szopka. No właśnie, szopa co roku. Postawisz, wiem już gdzie. Dobra, ekipa jest. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Dobrze.
Czy już żeście pojedli trochę, tak? Jeszcze tam jest grochówka, czy nie ma już? Bo ja jeszcze nie jadłem. Teraz będzie... Teraz będzie za chwilę występ młodszej siostry Moniuszkowej. Więc posłuchamy za chwilę, ale widzę, że jeszcze tu ktoś chce coś powiedzieć. Mariusz, co ty byś chciał powiedzieć? Tak, drogi księży proboszczu, na deser stowarzyszenie, które właściwie najwięcej księdzu zawdzięcza, bo inicjatywę powstania i sam pomysł, czyli Stowarzyszenie Małżeństw Dzianna, które ksiądz no niemałym wkładem i duchem, i siłą prowadził do naszej parafii, mogło ono powstać. Za to wszystko w imieniu całego stowarzyszenia serdeczne Bóg zapłać. Mamy dla księdza taki obraz przedstawiający naszą patronkę świętą Dziannę Beretta Mola. Niemałym wkładem pracy jedna z naszych koleżanek ze stowarzyszenia, Kasia Smolińska, wypracowała taki piękny obraz na ręce księdza w imieniu stowarzyszenia. Serdecznie Bóg zapłać, składamy ten obraz. Bóg zapłać. To już nie mogą się doczekać, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Hiacynty. Jesteście hiacynty. Tam dla mnie jesteście hiacynty. A niech sobie tam inni was nazywają jak chcą. Jaśmin. 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 Na scenę.